No dzień dobry. W zeszłym roku pokazywałem, jak zrobiłem z hortensji bukietowej hortensję drzewiastą. No i w tym roku już tak się rozrosła. Piękna, ładna korona. Pędy osiągnęły około 1,5 metra z ziemi. Jeszcze wypuścił jeden pęd. Ja go zetnę może tak krócej, bo mam nadzieję, że on tam w ziemi ma swój własny korzeń, może zrobię nową sadzonkę. Ale hortensję poprowadziliśmy tak, że wszystkie pędy były ucięte i zrobiliśmy hortensję drzewiastą. Tam też jeszcze, żeby podnieść koronę obecne. O, a teraz z tej koronki tylko obecne, tylko kikuczki, tylko same kwiaty. Ma się tu wszystko zagęścić ponad tymi iglaczkami, ponad kwiatami, których jest tu pełno. O, i ma sobie kwitnąć pięknie u góry, być tak zwaną hortensją pienną, która będzie wystawała ponad wszystkie inne drzewka i krzewy. Teraz jak urośnie nam 0,5 metra i dopiero zawiąże kwiaty, to będzie naprawdę hortensja drzewiasta, nie bukietowa. Może pokażę, jak już jest z kwiatami. Do zobaczenia.